Meczem o dużym ciężarze gatunkowym w tej minionej kolejce był na pewno ten w Poznaniu, gdzie Lech podejmował Lech Gdańsk. Tak jak prognozowaliśmy, zapowiadając tę serię spotkań, był to kluczowy mecz dla Iwana Dziurdziewicza. Legenda Lecha to już były szkoleniowiec tej drużyny, tak używając poetyki. Delegata, czy słynnego delegata na zjazdy PZPN-u Zbigniewa Lacha, zarząd Lecha się skompromitował. A najpierw ogłaszał, że jest to wymarzony kandydat, legenda klubu, projekt na lata. Tymczasem minęło pięć miesięcy i Dziurdzewicza musiał zwalniać Tomasz Rząsa, którego w Lechu. Nie było jeszcze w momencie, kiedy Dziurdziewicza namaszczano na pierwszego szkoleniowca, więc tak naprawdę panowie Ródkosty, właściciele kolejorza, chyba nie mają specjalnej wizji, miotają się od ściany do ściany i wychodzi na to, że tak naprawdę marnotrawią ogromną gotówkę, bo budżet Lecha jest pewnie za dwa razy większy niż jak Jeloni Białystok, pewnie płacowy jest jeszcze większy, a tak naprawdę nie ma ani koncepcji, ani wyników. Ani jakiejś spójnej wizji przyszłości przy bułgarskiej, to trochę, trochę szkoda, bo e, czy Lechia, czy Legia, e, czy Wisła Kraków, e, w ogóle cała liga potrzebuje silnego, zwartego, zwartego Lecha, który e, do końcowych kolejek liczy się w rywalizacji o tytuł Mistrza Polski, a, a e, obecna drużyna z bułgarskiej nie pasuje, zupełnie nie pasuje do. Czołówki nawet słabej polskiej ekstraklasy. Po ostatniej kolejce spotkań wychodzi też na to, że Lech Jagdański jest liderem wcale niemalowanym, a Piotr Stokowiec wykonuje naprawdę fajną robotę, której nie sposób nie docenić, bo zespół strój miasta, w porównaniu do, do wiosny, zrobił największy postęp z całej ekstraklasy. Warto zresztą zwrócić uwagę, że. Lechia na wyjeździe grała już z Jagielonią, grała z Lechem, e, grała z Legią, grała również e, z Górnikiem, czyli e, tak zwanym e, czy teoretycznie kwartetem eksportowym. Z, z tych spotkań przy, przywiozła do domu e, 10 punktów, e, nie straciła gola, więc e, w tym momencie e, to jest faworyt przynajmniej e, tej rundy zasadniczej e, w ekstraklasie. E, Szczerze powiedziawszy, miałem poważne obawy czy wątpliwości, czy stokowiec postępuje właściwie odstrzeliwując Marco pańszą, To jednak był bardzo, bardzo istotny zawodnik dla, dla Lechi, a okazało się, że trener miał rację historia przyznaje mu rację. Bliźniak. Flavio Pejszon nie pogniewał się na, na trenera o, o potraktowanie brata. Mało tego, Konrad Michalak zdaje się, że jest cenniejszym zawodnikiem w talii stokowca niż był Paweł Stolarski. Dobrze wszedł do zespołu młody, młody Fila. Naprawdę przyjemnie patrzy się na, na Grelechi, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że skuteczność tego zespołu jest jeszcze wyższa niż efektowny styl. No to w tym momencie wychodzi na to, że zagłębie Lubin popełniło ogromny błąd, pozbywając się lekką ręką trenera, natomiast zyskała na tym Lechia i zdaje się, że projekt Stokowiec w Gdańsku zmierza wreszcie do do podium, czego, czego Lechi trzeba życzyć, bo taki impuls na pewno przyda się klubowi z tak dużym i budżetem, i rozmachem marketingowym.